Biopark Walencja to zoo nowej generacji. Dzisiaj odwiedzimy jeden z najbardziej innowacyjnych ogrodów zoologicznych na świecie. To zoo nowej generacji. W filmie postaramy się pokazać, co sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe i dlaczego warto je odwiedzić podczas pobytu na Costa Blanca. Przy wejściu wita nas ogromna figura słonia. Walencja w 1957 roku została zalana przez rzekę Turia. Podjęto więc decyzję o zmianie koryta rzeki, wyprowadzając ją poza miasto. Stare koryto zagospodarowano, tworząc w nim park ciągnący się przez całe miasto. W jednej z jego części jest ogród zoologiczny – biopark. Zoo powstało w 2008 roku i zajmuje powierzchnię około 100 tysięcy metrów kwadratowych, gdzie żyje ponad 3 tysiące zwierząt afrykańskich. Obszar ogrodu zoologicznego podzielony jest na trzy strefy – sawanna, Afryka równikowa i Madagaskar, od którego rozpoczynamy zwiedzanie. Przez cały czas napotykamy nacieki wodne, potoki, katarakty i wodospady, czyli nieodłączny element życia wszystkich zwierząt. Wokół wysepek oraz miejsc, gdzie żyją zwierzęta, rozciąga się płynąca, bardzo czysta woda, w której mieszkają niezliczone ilości ryb. Na nas największe wrażenie zrobił wybieg dla słoni z ogromnymi baobabami. Brak jest tutaj widocznych barier. Zamiast nich są stawy, rośliny i skały. Każdy może podziwiać zwierzęta w ich naturalnym środowisku i to z kilku perspektyw. Odwiedzając to miejsce, możemy zobaczyć najpopularniejsze afrykańskie zwierzęta w środowisku, które maksymalnie przypomina naturalne regiony ich występowania. Z zaciekawieniem i po raz pierwszy w życiu obserwujemy tego pięknego drapieżnika. To fosa madagaskarska. Występuje endemicznie na Madagaskarze. Poluje na małe kręgowce, głównie lemury. Zjada również małe ptaki, gady oraz owady.
Dochodzimy do wybiegu dla małp. Niesamowite wrażenie zrobił na nas ogromny przywódca stada goryli zimnych, srebrno-grzbiety samiec mambi. Goryle to najbardziej zagrożony gatunek na naszej planecie. Są inteligentne, potrafią bardzo szybko się uczyć i używać narzędzi do zdobywania pożywienia. Mambi był jednym z pierwszych zwierząt, które przybyły do parku w grudniu 2007 roku w ramach ważnego europejskiego programu ochrony goryli zachodniego wybrzeża Afryki. Urodził się w Wielkiej Brytanii ponad 30 lat temu. Wchodzimy do odtworzonego fragmentu jaskini Kitum, która powstała w wyniku drążenia skał solnych przez stado słoni. Grota ta znajduje się na pograniczu Kenii i Ugandy. Zjawiały się tam całe stada słoni. Jaskinia stanowiła dla nich jedną wielką lizawkę. Obok, w drugim akwenie pośród ryb, wyleguje się krokodyl. Wchodząc dalej do jaskini, obserwujemy niezwykłe zjawisko, jakim jest oszklony basen, w którym pływa niesamowita ilość paszczaków z jeziora Malawi. Kolejny zbiornik prezentuje ryby z jeziora Tanganyika. Biopark dostępny jest dla zwiedzających przez cały rok. Kasy biletowe otwierają się o godzinie 10, natomiast godzina zamknięcia zależy od pory roku. Warto pamiętać, że od tego zależy również, czy turyści zobaczą wszystkich mieszkańców tego miejsca. Niektóre gatunki mogą pokazywać się dopiero przed samym zamknięciem. Cena biletu to 29 euro dla osoby dorosłej i 21 euro dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Obserwujemy mangusty karłowate, których jest tutaj ponad 50. Podziwiamy fantastyczny wybieg dla stada flamingów. Niezwykły i wyspecjalizowany dziób flaminga składa się z licznych ostrzy, które zatrzymują pożywienie, filtrując małe rośliny i zwierzęta, które łapie. Różowy kolor wynika z pigmentów zawartych w mikroorganizmach, którymi się żywi. Władze parku przykładają ogromną wagę do dbania o dobro zwierząt. Zwierzęta mają tu znakomite warunki do życia, zbliżone do naturalnych, oraz opiekunów, którzy je kochają. Dla nas było to wspaniałe doświadczenie widzieć egzotyczne zwierzęta w pięknie zaaranżowanym środowisku, a nie za kratami, jak to bywa w wielu ogrodach zoologicznych. To była wspaniała wyprawa do dzikiej Afryki, pełnej egzotycznych zwierząt. Jeśli film się spodobał, zostawcie komentarz i lajka.